Dzień dobry, moją drogą załogę. Witam. Moja fryzura jak zawsze dzika, ale układana przed chwilą w każdym razie. Dobra, będziemy sobie zaraz zaczynać już podcast właściwy. Ja jeszcze muszę niestety szybciutko podłączyć wszystkie platformy, więc dzień dobry kochana załogo. Jak zawsze warto jest mi dać znać, jak się czujesz, czy wszystko dobrze u Ciebie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak pić więcej wody, bo o to bardzo często pytacie i to myślę, że jest jedną z takich kluczowych rzeczy i tego też uczę w Akademii Fit Bogini. Dobra, jeszcze dosłownie kilka sekund, już jeszcze tylko ostatnia platforma i już sobie działamy z tematem. Więc moja droga załogo, jak pić więcej wody? O tym za moment. I oczywiście... Dobra, to mamy. I ostatnia z rzeczy. Jak pić więcej wody? O, witam. Jak się macie? Skąd jesteście, załogo? Dobra, wszystko już gra i trąbi. O, witam, witam, kochana załogo. Super, że jesteście. Ja tutaj szybciutko podepnę nam tylko pierwszy komentarz. Dobra. Dzień dobry, moją drogą załogę. Witam, tu Ania Sośnierz, online fitness coach. To jest już 118 odcinek podcastu Fitness dla zapracowanych kobiet, czyli to jest numer jeden podcast dla kobiet, które chcą być silne, szczupłe, pewne siebie, które chcą zrzucić tkankę tłuszczową, a mieć właśnie więcej siły i pewności siebie. Więc jeżeli to Ty, to do dzieła, jesteś w dobrym miejscu. Cześć, cześć, Ksawery, fajnie, że jesteś. Moja droga załogo, jak zawsze na początku, ja o dwóch rzeczach potrzebuję powiedzieć. Pierwsza to jest to, że jedna z osób, które będą najbardziej się udzielać właśnie na moich social media, czyli pod każdym podcastem będą komentować, jestem tutaj, robię to, udostępniać dalej moje materiały. Jedną z osób wybiorę, 1 stycznia je zaproszę za darmo do edycji Akademii Fit Bogini, która startuje 3 stycznia, więc bardzo zapraszam. Kolejna z rzeczy to jest to, że robimy projekt, który nazywa się Robię To, czyli codziennie, 7 dni w tygodniu idealnie, a 5 też jest ok. Chodzimy na 45-minutowe spacery i też wtedy zaznaczacie mnie na mediach społecznościowych, czyli hashtag Robię To i @anna.sośnierz. Dobra, to tyle i moja droga załogo. Bardzo często słyszę i nie wiem, czy Ty też tak miałaś, bo ja tak robiłam, nie? Że ja rano budziłam się, pierwsze co, wypijałam kawę, leciałam do pracy. W ciągu dnia wypijałam właśnie głównie kawę, tej wody naprawdę bardzo niewiele, a wieczorem sobie siadałam i po prostu jakieś piwko czy winko popijałam, nie? I jak słyszałam, że ktoś mi mówi, Ty Ania, dlaczego Ty nie pijesz żadnej wody? Ja mówię, woda? Jak zwierzęta? Żart. W każdym razie, jakby tak to wyglądało, byłam taką straszną ignorantką, jeżeli chodzi o picie wody, ale co się dzieje z osobami mądrymi, to jest to, że w trakcie, jak my się czegoś nowego dowiemy, nauczymy się czegoś i widzimy, że jest jakiś problem, to my ten problem chcemy rozwiązywać, nie? Czyli jak ja widziałam, że ja mam bardzo suchą skórę, miałam problemy z zatwardzeniami, miałam problemy właśnie z tym, że byłam cały czas właśnie senna, miałam problem ze skupieniem, no i zaczęłam czytać, dowiadywać się, o co chodzi, dlaczego ja tak się czuję i dlaczego ja tak mam, czy to jest normalne, nie? Ja miałam wtedy mniej niż 30 lat i mówię, kurde, nie? O co chodzi, czy to ja po prostu muszę tak faktycznie bez sensu się czuć, nie? No i okazało się, że wcale nie muszę, że jak poczytałam, to jest kwestia właśnie tego, że tej wody wypijałam zdecydowanie za mało. I jak rozmawiam z moimi właśnie podopiecznymi, z osobami, z moją społecznością na mediach społecznościowych, to duża część osób mówi mi, Ania, ale ja wiem, ja mam tą wiedzę, ja rozumiem, że ja powinnam wypijać tej wody więcej, natomiast to jest takie trudne, mnie ta woda nie smakuje. I co ja wtedy mówię? Kiedyś mówiłam, o... A teraz mówię, dorosła jesteś, rozumiesz, że to jest dla Ciebie dobre, więc wypijaj ją, nie? Tyle. Więc jakby, żeby nie zakończyć na tym po 5 minutach wstępu, to co my możemy zrobić, żeby wypijać więcej wody? To po pierwsze warto jest zrozumieć. Ja w zeszłym tygodniu robiłam też podcast odnośnie tego, dlaczego, w czym ta woda jest Ci potrzebna, co ona dobrego robi w Twoim organizmie, więc pomaga Ci w tym, że odrobinę szybciej trawisz, bo jak wypijasz 2 litry, to spalasz 2 litry wody, to spalasz około 100 kalorii więcej, właśnie po to, żeby ogrzać tą wodę z temperatury pokojowej do temperatury ciała. Później
ona przez to, że wypijasz chociaż te 2 litry wody, to ona jakby rozsyła po całym ciele, do każdej komórki, tlen i wartości odżywcze. Lepiej trawisz, jesteś dużo bardziej skupiona, twój mózg po prostu lepiej funkcjonuje, nie? To jakby całościowo, nie? Często jak mamy problem ze skupieniem, to rzucamy się i wypijamy kawę kolejną, a tutaj może być kwestia za małej ilości wody. Czy jak na przykład jesteśmy głodne, a jesteśmy na przykład po posiłku, to organizm nas często też popycha do tego, żeby nam uzmysłowić, że my potrzebujemy wody, że my jesteśmy odwodnione. Więc warto jest to sobie w głowie poukładać i warto jest po prostu zacząć pić jej więcej. I jak każdy mądry człowiek, to co robi? No ma jakąś pewną wiedzę, no i chce tą wiedzę po prostu przetestować. No i jak to będzie u mnie działać, nie? Więc mamy już tego świadomość i zróbmy sobie taki test. Mamy do końca roku 31 dni. Wypijaj codziennie 2 litry wody i daj mi znać po tym miesiącu, czyli na samym początku stycznia, czy to faktycznie u Ciebie działa. Możesz sobie zanotować to faktycznie, co Ty czujesz z dnia na dzień. I oczywiście, że na początku będzie to tak, że będziesz częściej biegać do toalety, jasne. Później organizm się do tego przyzwyczai, będziesz bardziej tą wodę, nie będziesz tak szybko, jakby nie będziesz tak często biegać. Jeszcze jedną niezwykle ważną rzeczą, która robi nam woda, nie? To jest to taki fajny wewnętrzny prysznic, czyli jak my mamy bakterie, które są w przewodzie, dziękuję, przewodzie jakby w naszym pęcherzu, to my je po prostu, te bakterie, wysikujemy, nie? A nie tkwią one tam dalej. Więc wypijajmy tej wody, śliczna załogo, więcej i mamy tutaj, przeczytam Wam tylko 2 komentarze na TikToku, czyli Laura pisze, twój głos jest taki uspokajający, dziękuję. Venter Pedok mówi, tak zrobię z tą wodą, dobry pomysł, bardzo ładnie. Jeszcze jedna z odpowiedzi na pytania, nie zrobimy treningu w Japonkach na siłowni, dzięki. Nie. Dobrze, dalej. Więc co my możemy zrobić w momencie, gdy my widzimy, że tej wody wypijamy za mało? Mamy świadomość tego, że siła woli to mit, nie? Jest też taka idea, która jak najbardziej myślę, że jest dobrze umotywowana. Więc warto jest po prostu przygotować sobie rzeczy, które Cię wesprą w tym temacie. Czyli ja na przykład wieczorem napełniam, dzisiaj tego nie zrobiłam, wieczorem napełniam tą piękną butlę, która wygląda jakby była strasznie brudna, ale tutaj są po prostu minerały na dole, nie? Więc tą butelkę wody napełniam, ona ma 2 litry, wieczorem ją sobie napełniam i przez cały dzień wypijam. Jak jestem w trakcie z 75 Hard, no to ja wtedy wypijam 2 takie butle, czyli 2 litry. Więc mam tą wodę, jak jestem po prostu przez cały dzień, pracuję z domu, no to wypijam co chwilkę po prostu taką szklankę wody. Jak wychodzę na miasto, to biorę sobie przenośny, plastikowy, z takiego twardego plastiku butelkę i właśnie w tej butelce tą wodę mam i wypijam. Później, warto jest po prostu, jeżeli dużo czasu spędzamy w domu, to warto jest wziąć i tą wodę po prostu mieć niedaleko siebie, czyli szklanki porozstawiane, nie? Szklanki, okej, przypominasz sobie. Później, niektóre z osób robią tak, że instalują sobie aplikację, która wysyła im powiadomienia i brzdęczy po prostu woda, nie? I trzeba tą wodę wypić, bo ona nam przypomina stale, że trzeba to pić, trzeba to po prostu robić. Ja z perspektywy, tak jak przez praktycznie cały rok wypijam te 4 litry wody dziennie, a kiedyś wypijam potężne ilości właśnie kawy, herbaty, yerba mate, to mogę Wam powiedzieć, że w momencie, gdy wypija się więcej wody, to ta woda po prostu już jest taką automatyczną rzeczą i to jest taki wyrobiony już nawyk i cały czas po prostu tą wodę pijesz i to jest zawsze Twój pierwszy wybór. Czy jak czujesz lekkie pragnienie, czy nawet nie czujesz tego pragnienia, a widzisz, że masz jeszcze w cholerę wody do wypicia, to po prostu ją pijesz. To wtedy te wymówki, które mówią Ci, że to musi być super smaczne, że to musi być po prostu w najpiękniejszym kubeczku, czy najlepsza jakość tej wody, one znikają. Oczywiście dba się o to, żeby one były jak najlepszej jakości, żeby nie leżało to w plastiku na słońcu cały dzień, tylko jakby to jest automatyczne, nie? Że jakby dbamy o to, żeby to była jak najlepsza jakość, natomiast po prostu odpychamy od siebie te wymówki i po prostu tej wody pijemy więcej. I do tego też Cię zachęcam, czyli umowa jest taka, jeżeli widzisz, że wypijasz tej wody za mało,
to wejdź sobie na Spotify czy na YouTube i wpisz fitness dla zapracowanych kobiet i właśnie tam sobie przejdź po prostu. W zeszłym tygodniu był podcast, w którym w całym podcaście mówiłam o tym, jakie są korzyści z picia wody. Zaraz odpowiem na pytania. Jakie są korzyści z picia wody? Weź sobie to utrwal, jeżeli potrzebujesz, to sobie przypominaj raz w tygodniu, po prostu słuchaj, żeby sobie to ugruntowić i żeby to ci pomagało w tym, żeby na co dzień więcej wypijać. I stwórz sobie takie otoczenie, gdzie tej wody naprawdę masz sporo, czyli nie trzeba zamieszkać w basenie, nie? Tylko trzeba po prostu wieczorem przygotować sobie dużą butlę wody, szklankę, rano wstajesz, nie myślisz, nie szukasz, bierzesz od razu. Przy łóżku masz szklankę wody. Na biurku masz szklankę wody, nie? Jak nie, to nosisz po prostu jedną ze sobą po mieszkaniu. I tyle. Wypijasz sukcesywnie, konsekwentnie. Później zauważysz, jak super to ci robi na ciało, na skórę, na skupienie, na trawienie, na odżywienie twojego ciała i po prostu jej wypijasz więcej. Na szybko jeszcze odpowiem jeżeli jakieś pytania są, to śmiało można teraz je pisać. Natomiast ja na szybko jeszcze tutaj odpowiem, czy może być woda, którą z Brit, czyli taka filtrowana filtrem węglowym. Ja też taką wodę właśnie wypijam. Czyli ja robię tak, że my tutaj w Warszawie mamy dosyć dobrą wodę. Czytałam dużo też o procesie filtracji i wiem, że w wodzie też dużo jest takich rzeczy, jak na przykład nawet dużo środków psychotropowych, czy środków nawet antykoncepcyjnych, czy jakichś narkotyków, które są po prostu wrzucane też do wody, to jak najbardziej jest, czy nawet jakieś odchody szczurów i tego typu sprawy. Natomiast nie można też robić z tego jakiejś wielkiej tragedii. One są oczyszczane. Ta woda jest dosyć dobra z mojej wiedzy. Jeżeli macie inną, to podeślijcie mi jakieś badania. W każdym razie ten filtr węglowy, on jest ok. Można sobie, jako żeby mieć więcej minerałów, dodać do tego jakiś suplement. Ja używam teraz takiego suplementu, gdzie mam 11 minerałów dodanych, tylko jest jakby jeden defekt, że to się nie rozpuszcza w wodzie, więc jak ja wypijam łyżeczkę takich minerałów dziennie z tą moją wodą, to po prostu już ostatnie to się nie rozpuszcza w wodzie. To czuję, jakbym piła po prostu wapno. No ale da się przecierpić, nie? Więc można sobie na przykład coś takiego zrobić, czy dodajemy sobie jakieś witaminy, minerały, nawet mocującej opcji. Tak sukcesywnie, krok po kroku, udoskonalamy ten proces i coraz to lepszą wodę pijemy. Ja nieraz robiłam tak, że kupowałam sobie na przykład wysoko zmineralizowaną wodę, czy nawet wodę leczniczą, nie? Tutaj mamy niedaleko w Konstancinie też takie źródło. I na przykład stamtąd można sobie kupić jakąś tam butelkę wody, tylko one są oczywiście strasznie niesmaczne, więc na przykład wlewa się 100 ml na całą taką dwulitrową butlę. One są rozcieńczone, są dobre i też bardzo fajnie zdrowotnie działają. Czy kryształek soli jak najbardziej, ja sobie dodaję, albo ja sól mam z wieliczki, albo nieraz jak mam tą sól różową, to też szczyptę po prostu soli, żeby więcej sodu też było, nie? I minerałów. Także jak najbardziej też jest to ok formą. Jakby teraz Wam jeszcze tylko na szybko powiem, dlaczego też zdecydowałam się na to, żeby wypijać właśnie, mieć w szklanej butelce, wypijać po prostu wodę filtrowaną, bo jak uświadomimy sobie to, że jak kupujemy codziennie tą wodę, która jest po prostu do butelek przelewana, to my płacimy za plastik, nie? Bo ta woda, no to jest naturalnie stworzona, nie da się inaczej stworzyć, nie? Jedynie Bill Gates w Afryce właśnie uzyskuje wodę, która jest po prostu z odchodów. Więc jakby tam już jest zupełnie inny proces. Natomiast jakby no, my nie jesteśmy w stanie wyprodukować wody, tylko jesteśmy w stanie ją oczyścić, nie? Więc jak się kupuje po prostu plastiki w tych butelkach, to ma się świadomość też tego z czasem, że po prostu kupujesz tylko i wyłącznie, przyczyniasz się do tego, że jest więcej plastiku produkowane. Dlatego u mnie kwestia właśnie tego picia kranówki, przefiltrowania i dodawania minerałów i wypijania i jakby trzymania tej wody w szkle. Bo niestety, jak są butelki, które są z BPA, czyli to jest taki miękki plastik, to one też przenikają niestety do wody w jakimś tam procencie, i później okazuje się, że nasz układ, który filtruje, czyli mamy wątrobę, nerki, no to one są dużo bardziej po prostu zanieczyszczone plastikiem, a tego nikt nie chce. Dobra, nie wypowiadam się na ten temat, bo mam taką dosyć niedużą wiedzę na ten temat, więc nie będę Wam tutaj więcej o tym opowiadać. W każdym razie zróbmy sobie, moja droga załogo, takie
takie zadanie, takie doświadczenie do końca miesiąca. Jedna sprawa to jest, robię to, chodzimy na spacery i robimy codziennie 45 minut spaceru, a druga sprawa, wypijajmy 2 litry wody dziennie i zobaczysz, jaką to ma piękną moc, jak jest to w stanie pomóc ulepszyć twoje zdrowie przede wszystkim. Przy okazji, jak będą spadać kilogramy, to jest po prostu taki fajny efekt uboczny, nie? Dla osób, które te kilogramy chcą zrzucić, a dla osób, które chcą je zbudować, no to oczywiście trening siłowy i dodatni bilans kaloryczny. Dobra, to tyle na dzisiaj. Jeżeli tylko masz jakieś pytanie, to warto jest mi je wysłać, najlepiej na Instagramie anna.sośnierz. Jeżeli chcesz, żeby Ci indywidualnie doradzić, to warto jest mi też wysłać wiadomość. I jeszcze nie będę już więcej przypominać o konkursie, ale mówiłam już na początku, gdzie można wygrać dostęp do uczestnictwa w 2-miesięcznym programie transformacji sylwetki, czyli w Akademii Fit Bogini, która startuje 3 stycznia. Niech moc będzie z Wami, silna załogo. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnych postach i na treningach i jutro w podcaście. Cześć!